Cześć, witam Was gorąco z malezyjskiej wyspy Langkawi, z plaży. Dzisiaj kolejny owoc egzotyczny. Owoc, który jest owocem charakterystycznym dla Malezji. Jest podobny do longana, chociaż ja akurat mam taki, który jest już w mniejszych porcjach, ale on rośnie w kiściach, tak jak winogron i właśnie tak jak longan, o którym już Wam opowiadałam. A owoc nazywa się Long Kong, prawie tak jak King Kong. Owoc, który jest wykorzystywany tutaj jako deser taki samodzielny, albo na przykład do wytwarzania soku, czy też drinków, zamykania tego owocu w puszkach. Owoc, który klasycznie, tak natywnie jest owocem malezyjskim, ale jest popularny w południowo-wschodniej Azji. Można go spotkać w południowej Tajlandii, można go też spotkać na przykład na Filipinach i jest podobny do longana z wyglądu. Można go pomylić z longanem, ale co ten owoc odróżnia od longana? Ma inną skórkę, co prawda podobny kolor, ale ta skórka jest dużo grubsza, ona nie ma takich jak w longanie wypustek. W longanie skórka jest cieńsza i w środku też owoc wygląda inaczej, dlatego że o ile longan ma jedną pestkę i miąższ taki jak winogrona jest bardzo soczysty, o tyle Long Kong przypomina w środku takie kawałki mangustynki, o której też już Wam troszeczkę opowiadałam. I w każdym z tych kawałków może znajdować się, ale nie musi, pestka. I oczywiście też różni się w smaku, dlatego że nie jest tak bardzo soczysty, aczkolwiek też jest bardzo smaczny i też ta konsystencja jest porównywalna do konsystencji winogron. Jest słodki, ale nie za mocno i ma miejscami taki gorzkawy posmak. Ja już tutaj miałam ten owoc obrany, ale on też jeszcze pod skórką ma taką dosyć klejącą błonkę, którą trzeba zdjąć, bo ta błonka nie jest smaczna. Delikatnie rozpływa się ten miąższ w ustach, a pestki są niedobre, nie powinno się ich jeść, są twarde, chociaż nie tak twarde jak na przykład w tamaryndowcu, czy jak na przykład właśnie w longanie, ale przede wszystkim są okropnie gorzkie. Także pestki, moi drodzy, wypluwamy. Jakie są wartości odżywcze Long Konga? Long Kong to przede wszystkim jest owoc, który jest bogaty w wapń i bogaty w fosfor, czyli tak jak na przykład ryby. Jest świetnym źródłem wapnia i fosforu. Wapń, wiadomo, dobry na kości, a oprócz tego witamina A, czyli dobra na oczy, dobra też na cerę, żeby zachować piękny, młody wygląd. I witamina B, która jest witaminą, która jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, więc wszelkie procesy metabolizmu zachodzą dzięki niej lepiej. Co jeszcze mogę powiedzieć Wam o tym owocu? No tutaj nie widziałam żadnych deserów z jego udziałem, chociaż można oczywiście zapewne dodać go i zapewne tak właśnie Malezyjczycy robią, że dodają go do różnych tych swoich deserów lodowych z siekanego, kruszonego lodu i do tych wszystkich galaretek, które też się tutaj zjada. A oprócz tego myślę, że też można wykorzystać go, ponieważ nie jest zbyt mocno słodki. Oprócz sałatek owocowych można go wykorzystać jako dodatek na przykład do sosów, do mięs czy do dań rybnych. To już tak troszeczkę bardziej modyfikując, unowocześniając klasyczną malezyjską kuchnię, o której też w osobnym filmie Wam opowiadam. Także, moi drodzy, jeśli będziecie mieć okazję, to spróbujcie. Rośnie w kiściach, o, znowu mi wpadł jeden kawałek. Rośnie w kiściach tak jak longan i tak jak winogrona. Jest go troszeczkę, oczywiście tak naprawdę więcej, tylko że ja kupiłam w woreczku już taki porcjowany w kawałkach. Dajcie mi znać, czy próbowaliście i czy Wam smakował i co Wam smak Long Konga przypomina oraz pod jaką ewentualnie jeszcze inną nazwą Long Kong jest Wam znany. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam, obejrzyjcie więcej filmików o owocach egzotycznych oraz relacje z całej mojej podróży do Azji. Malezja to już jest jeden z ostatnich krajów. Cała podróż trwa jak na razie 2,5 miesiąca, przede mną jeszcze ostatnie 2 tygodnie. I zapraszam Was serdecznie na dorota.in, gdzie znajdziecie więcej informacji jeszcze dodatkowych o Long Kongu. Co więcej, jeszcze dodam tylko na sam koniec, już żegnając się z Wami, że jest to owoc niezbyt wysokokaloryczny, o ile longan to jest około 60 kalorii w 100 gramach, tak tutaj tych kalorii jest około 40 kalorii. Tak, 40 kalorii na ten owoc. Dzięki za uwagę.